Ofiarą zanieczyszczeń powietrza padają na ogół dwie grupy pacjentów, czyli osób. Pierwsze to są dzieci, druga grupa to są pacjenci w wieku podeszłym i pacjenci z przewlekłymi chorobami płucnymi. Dlaczego dzieci? Dzieci z tego względu, że mają znacznie częstszą wentylację minutową, czyli większą liczbę oddechów w ciągu minuty, która powoduje, że większa ilość tego smogu jest aspirowana do tkanki płucnej. Po drugie, sporo dzieci z uwagi na częste zakażenia dróg oddechowych oddycha przez usta. Po trzecie, to tkanka płucna dzieci rozwija się tak naprawdę jeszcze do 6 czy 8 roku życia, stąd wszelkie czynniki toksyczne, szkodliwe działające w tym okresie mogą pozostawić już skutki na dłuższy okres życia. Duża część zanieczyszczeń przenika przez wszystkie bariery ochronne nosa, oskrzeli, pęcherzyków płucnych i wnika do krwiobiegu i wywołuje odległe skutki zdrowotne na układ sercowo-naczyniowy czy na ośrodkowy układ nerwowy. My możemy tylko co najwyżej protezować te miejsca, które są pod naszą kontrolą, czyli próbować zakładać maseczki. Z tym u dzieci jest trudniej, bo dzieci niechętnie te maseczki noszą. To, co możemy robić, to możemy próbować instalować w domu oczyszczacze powietrza. Po trzecie, możemy dbać o to, żeby dziecko oddychało powietrzem bardziej filtrowanym, czyli możemy dbać o drożność nosa, pilnować tego, żeby dziecko jednak nie oddychało przez usta.